Poparcia Grzegorzowi Mackiewiczowi, kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Suwałk, udzielili we wtorek działacze Solidarności na czele z Józefem Mozolewskim, przewodniczącym zarządu regionu podlaskiego NSZZ Solidarność. Wszystko na konferencji prasowej w Suwalskim Biurze Związku. Trzeba słuchać ludzi, trzeba z nimi rozmawiać i tu jako Związek Zawodowy Solidarność, którego poprosiłem o poparcie swojej kandydatury, myślę, że to jest dobra sprawa i też moje jakby przyrzeczenie, że zawsze będę rozmawiał, zawsze będę słuchał ze strony społecznej do tego, żeby rozwiązywać problemy, bo najszybciej przez stronę społeczną jesteśmy w stanie usłyszeć jako osoby zarządzające na różnym szczeblu, jesteśmy w stanie usłyszeć o problemach, o tym, co trzeba zrobić albo co się nie podoba w danej organizacji. To jest na różnym poziomie, tak jak mówiłem, czy na poziomie firmy, czy na poziomie samorządu. Ważne, żeby słuchać, ważne, żeby rozmawiać, ważne, żeby negocjować. Będę słuchał związków zawodowych, będę słuchał ludzi, będę słuchał ich problemów i będę te problemy rozwiązywał.